Proszę Państwa, po kolei tak bardzo króciutko, bo mam taki temat no z jednej strony przyjemny dla tych, którzy lubią dokumenty, lubią prawo, natomiast no na co dzień może się z tym, nie mamy z tym styczności, ja postaram się to opowiedzieć Państwu, co działo się w ostatnim gminie w ciągu ostatnich 4 lat. Znaczy nie wszystko, co działo się w gminie, tylko to, co się działo, to, co dotyczy oczywiście elektrowni wiatrowej. 30 kwietnia 2008, jak Państwo widzicie, wpływa do burmistrza Jezioran wniosek o budowę 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Lekity. Tutaj przy okazji też witam mieszkańców z Lekit, którzy przybyli na nasze spotkanie. Ten wniosek... Ja widzę to. Ale Państwo nie widzą. Proszę Państwa, i teraz jak to się dzieje w innych gminach? No najbardziej sprawiedliwe byłoby, gdyby w tym momencie burmistrz spowodował, żeby o tym, czy wiatraki powstaną w gminie, zadecydowała Rada Gminy, czyli poprzez studium, potem plan zagospodarowania, a szczególnie mieszkańca, no tak, za chwilę, poprzez plan zagospodarowania, bo wtedy mieszkańcy mają czas na zadawanie pytań, na wyjaśnianie niejasności. Teraz odbyło się to niestety na zasadzie zobaczcie Państwo poniżej, ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych. Jeszcze bardzo ważna informacja, że nie było obwieszczenia w BIP o tym, że taki wniosek do gminy wpłynął, jak również nie było informacji na biuletynie informacji publicznej, że burmistrz wydał 26 czerwca 2008 decyzję właśnie o ustaleniu celu publicznego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o cel publiczny, też może nie chcę zanudzać, ale kilka słów. No, cel publiczny to jest inwestycja celu publicznego, to jest taka inwestycja, która no, nie wymaga zgody mieszkańców na jej realizację. Dotyczy to na przykład budowy linii wysokiego napięcia. Tak? Tutaj nikt nas nie pyta, tylko nas zawiadamia, że przez jego pole będzie biegła linia energetyczna. Natomiast na następnym zdjęciu zadaliśmy zapytanie poprzez panią Julię Piterę, która znowu to pytanie zadała do ministra transportu, czy taka inwestycja, czyli budowa wiatraków jest inwestycją celu publicznego. Tutaj jak Państwo dojrzycie też tego, oczywiście nie będziemy wszystkiego czytali, ale tam jest powiedziane, podane jest wiele wykładni sądu, że budowa wiatraków nie jest inwestycją celu publicznego, jedynie budowa linii elektrycznych doprowadzających prąd z wysłożonych wiatraków. Tutaj mamy, zobaczcie Państwo to pismo, żeby był dowód, że tak rzeczywiście jest. Następnym slajdzie. Znaczy, zaraz przyjdziemy, tylko ja sobie zrobię, proszę Państwa, coś do bicia. W tym czasie powstaje tak zwany raport środowiskowy, bo żeby powstała jakakolwiek elektrownia wiatrowa, musi być sporządzony raport środowiskowy. No i pan inwestor Marek Brejta zlecił panią magister taki raport. No i tutaj proszę Państwa wyszczególniłem kilka takich cytatów, które były zapisane w raporcie. Pierwszy z nich to: planowana elektrownia wiatrowa na terenie gminy Jeziorany może stanowić swego rodzaju atrakcją turystyczną rejonu, a zarazem element urozmaicenia krajobrazu. Proszę Państwa, już Państwa reakcja świadczy o tym, że każdy zdrowomyślący człowiek wie, że to jest coś, co straszy turystów, a nie coś, co przyciąga. No ale to było zapisane w raporcie. Gdybyśmy my jako społeczeństwo byli powiadomieni przez pana burmistrza o tym, że taki raport jest sporządzany na biuletynie informacji publicznej, to moglibyśmy do tego się odnieść. Natomiast niestety było to wszystko przemilczane. Więc elektrownia wiatrowa stanowi źródło powstawania hałasu. Pochodzi on głównie od obracających się w opad biernika i w mniejszej części generatora i przekładu.
Problemem jest nie tylko poziom dźwięku emitowany przez elektrownię, ale także monotonność dźwięku i jego długookresowe oddziaływania na psychikę człowieka. Ci nawet przyznali rzeczywiście, że tak jest. Ale dalej napisali, że hałas emitowany przez elektrownię wiatrową nie będzie miał charakteru ciągłego. W ciągu około 200 dni instalacji wiatrowej mogą być źródłem hałasu emitowanego do otoczenia. Czyli tylko 200 dni, a jeszcze 165 dni mamy w spokoju. Czyli to jest takie pozytywne. Proszę Państwa, nie stwierdzono przekroczeń hałasu w punktach pomiarowych zlokalizowanych w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Chociaż zapytam Państwa z Leki, czy widzieliście takie badania gdzieś u siebie? Proszę Państwa, poza tym no, wiatraka nie było, więc ja nie wiem, jak oni mogli zmierzyć, że nie będzie hałasu, skoro tego wiatraka jeszcze w tym czasie nie było. Ale jest jeszcze mierzyli tam, gdzie były. Tam, gdzie były, no ale to nie wzięli pod uwagę. No ale nie wzięli pod uwagę kształtowania terenu. No, nie napisali, że mierzyli tu na miejscu, tak? Proszę Państwa, taki raport musi być przeprowadzony przez cały rok, żeby obserwować też, jak zachowują się ptaki, gdzie one latają, gdzie mają, skąd przylatują, gdzie mają swoje żarowiska. Nie wiem, czy takie badania Państwo widzieliście, ale to pewno byłby obcy człowiek zauważony, który ileś tam tygodni poświęca na te badania. Natomiast z tego, co mieszkańcy mówili, takich badań, takich ludzi nigdy nie, nie widzieli. To jest główny przerost gęsi. No, w raporcie jest napisane, że nie ma ptaków, bo jest daleko od natury 2000 i no, ptaków leci tak nie ma. No to chyba, proszę pana, chyba przebiórko. Znaczy, proszę Państwa, raport nie zagęsi domowe. Proszę Państwa, raport niestety zleca inwestor, tak? No, czyli to on jest prawną, to już Państwo musicie sami ocenić. Proszę Państwa, i na podstawie tego raportu Wojewódź 14 września 2009 wydaje decyzję o numerze 2018 przez EŚ 2008 przez 09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. I znowu poważny błąd, nie ma tego obwieszczenia w biuletynie informacji publicznej, czyli ponownie jako społeczeństwo zostaliśmy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości wypowiedzenia się na ten temat, czy chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy za, czy się zgadzamy, czy mamy jakieś wątpliwości. Przyznacie Państwo, że no, społeczeństwo no, powinno decydować o tym, co chce mieć w danej gminie. Zostało złamane nasze fundamentalne prawo. Zwróćcie Państwo uwagę, bo artykuł 3 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej oraz artykuł 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie zapewnia nam taki udział w konsultacjach. Przepraszam, jeżeli burmistrz oparł się na przepisie, że to nie jest cel publiczny, to jest cel publiczny, to wydał takie zarządzenie, nie informując na tym biuletynie informacji publicznej. Może tutaj jest problem. Tylko cały czas informował strony najbliższych sąsiadów, tak? Czyli gdyby to nie dotyczyło tych sąsiadów, gdyby oni mieli nic do powiedzenia, to bym tak naprawdę nie musiał informować, ponieważ no, byłaby to inwestycja celu publicznego. Tylko, no, że wszyscy wiedzą, że to nie jest inwestycja celu publicznego. Tak to pismo było. Tylko, proszę Państwa, problem jest taki, że jeżeli ktoś po drodze tego nie zatrzyma, tak? Nie odda sprawy do SKO, to sprawy się toczą dalej. Za chwilę Państwu pokażę, co działo się w dalszej kolejności. Nasze stowarzyszenie powstaje 11 listopada, taka data szumna 2011 roku. Wcześniej pytamy na przykład panią radną Ewę Mazulewicz, podaję to nazwisko, ponieważ to jest radna państwa z Legii. Czy wiatraki są jakieś w ogóle planowane? Bo coś tam wiecie Państwo, jak się musi interesować, coś nam się obiło o uszy, ale nikt o tym oficjalnie nie mówił. No i pani radna odpowiedziała, że w żadnym wypadku to żadnych wiatraków nie będzie. No niestety prawda okazała się inaczej. W związku z tym występujemy do pana burmistrza o udzielenie informacji wraz ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa w określonych poniżej postępowaniach, wymagających udziału społeczeństwa jako strony. Nie będziemy tego czytali, ale zwróćcie Państwo uwagę, za chwilę będzie odpowiedź pana burmistrza, i w której
pan burmistrz 2 marca, czyli po ponad, tak, około 2 miesiącach, odpowiada, że żadne z tych spraw się nie toczy. Tak? Czyli tutaj zostaliśmy wprowadzeni w błąd, mówiąc tak bardzo delikatnie. Na szczęście wcześniej nasze zaprzyjaźnione stowarzyszenie, kochajmy Warmii, które tutaj też jest wśród Państwa siedzących na sali, zadało to samo pytanie, no i na szczęście tam pan burmistrz powiedział prawdę, że takie sprawy się toczą i w związku z tym wystąpiliśmy o możliwość bycia stroną. Tak jak tutaj Państwo zobaczycie, 30 stycznia stowarzyszenie dowiaduje się o stanie od innego stowarzyszenia, tak, kochajmy Garry. 17 lutego pan burmistrz odmawia nam na wniosek, w którym prosimy, żeby wznowić postępowanie, żeby ta cała procedura zaczęła się od nowa, ponieważ w tej procedurze naszym zdaniem powinno wziąć udział społeczeństwo, czyli wszyscy mieszkańcy burmistrza. No, w związku z odmową 27 lutego nasze stowarzyszenie wnosi zażalenie do SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego, i dalej 5 marca bezpośredni sąsiad zdecydował o postępowaniu, ponieważ my nie byliśmy stroną na tym etapie, wnosi sprzeciw wobec budowy elektrowni wiatrowych do starostwa, gdzie już toczy się procedura wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej. Czyli zobaczcie Państwo, sąsiad jakby się obudził, bo tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy, że po naszych jakby uczuleniach zaczął się interesować, czytać, pytać, no i okazało się, że nie był świadomy tego, co go czeka. A ta elektrownia wiatrowa, przynajmniej ta planowana, miała stanąć od jego domu około 750 metrów. 23 maja SKO wydaje wyrok w 2 postępowaniach, ale uwaga, nie wydaje uzasadnienia. Prosimy, tam dzwonimy, żeby, czy mogą wydać uzasadnienie, no tłumaczą się, że mam tyle pracy, no, że nie mogą wydać tego. Znaczy my w sprawie, ponieważ my wystąpiliśmy do pana burmistrza, żeby wznowił postępowanie, czyli unieważnił swoje decyzje środowiskowe i decyzję o lokalizacji celu publicznego, żeby tą decyzję rozpoczął od nowa, ma taką możliwość. No, pan burmistrz się z tą interpretacją naszą nie zgodził, więc oddaliśmy do SKO, zaskarżyliśmy tą decyzję pana burmistrza i SKO tym naszym zażaleniem się zajął. Rozbiło to właśnie na 2 sprawy, na 3 nawet sprawy. Ja też nie chcę Państwu wszystkiego odpowiadać, bo byśmy musieli... Ja tylko bym gadał cały czas, to będzie to spotkanie. Jaki wyrok SKO? Nie wiadomo. Znaczy my dzwonimy i SKO nas poinformowała, byliśmy na to osobiście, że 23 maja było posiedzenie i SKO wydało wyrok. Ale nie mogą nam powiedzieć, bo nie mają jeszcze uzasadnienia. A nie mogą być jaki? Nie mogą, no wydali. Trochę dziwne, ale takie są wyroki. Bez uzasadnienia, czyli nie mogę nam powiedzieć, jaki jest wyrok. Proszę Państwa, 8 sierpnia 2012 starostwo podejmuje ponownie zawieszone z urzędu postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Bo dzięki naszym tam pismom, naciskom starostwo zawiesiło to, no ale 8 sierpnia wznowiło. 19 września są takie pismo po nagrodzie, żeby jak już ten wyrok jest, to żeby go uzasadnić, bo już minęło od maja, zobaczcie Państwo, 4 miesiące, a od złożenia to już minęło chyba 6 miesięcy. 22 października SKO w końcu, zobaczcie Państwo znamienną rzecz, że 24 września starostwo wydaje pozwolenie na budowę 2 elektrowni wiatrowych w Legidach, mimo sprzeciwu sąsiada. Zaraz zobaczymy też, jak to starostwo i potem wojewoda argumentowali. Opierając się na błędnych decyzjach i czekając na postanowienie SKO, my też pisaliśmy do starostwa, że prosimy bardzo, że toczą się sprawy w SKO, nie wiadomo jak zostaną zakończone, żeby wstrzymać na razie to postępowanie, żeby nie wydawać pozwolenia, tylko poczekać na to, co powie SKO, czy w dalszej kolejności WSA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny. 22 października SKO wydaje postanowienia w dwóch sprawach, jeżeli jeszcze proszę, odmawia
odmawia, nie zgadza się z naszą interpretacją, uważa, że budowa wiatraków to jest inwestycja celu publicznego. No my się z tym oczywiście nie zgadzamy, tą sprawę potem oddajemy, odwołujemy się do SKO, ale to już jakby rzecz taka poboczna. No toczymy już nie wiem ile spraw z SKO i w sądach, 6, może 7, już na pewnym etapie, tylko nasz radca prawny wie, ile tych spraw jest i na tym panuje. Proszę Państwa, nie uchyla w całości postanowienie burmistrza o odmowie wznowienia postępowania i uchylenia decyzji 9/2008. Tu chodzi o to, że pan burmistrz zdaniem SKO nie miał podstaw, żeby nam odmówić wznowienia postępowania. W związku z tym SKO nakazało panu burmistrzowi, żeby wznowił to postępowanie na nasz wniosek, który przecież już w styczniu złożyliśmy. Proszę Państwa, jak się to długo ciągnie, tak? W styczniu, a to już jest październik. Czyli składamy 29 to odwołanie w sprawie tej pierwszej do SKO, a 9 lutego 2012 rolnik, czyli ta strona, ten sąsiad, tej działki sąsiadów, znaczy sąsiad działki, na której mają być posadowione wiatraki, składa odwołanie do wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę. Tak, bo taka jest procedura, że jak już nie zgadzamy się z decyzją starostwa, no to dajemy to do wojewody. Proszę Państwa, 7 grudnia zeszłego roku wojewoda otrzymuje w mocy decyzję starosty. I teraz takie najważniejsze argumenty, na które się powołuje, dlaczego tą decyzję utrzymuje. Pierwszy, zobaczcie Państwo, z oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nadmienię, że to jest działka rolna, nawet jeszcze nie odrolniona, mimo że powinna być, że pan, ten sąsiad, który się sprzeciwił tej budowie, wyraził zgodę na budowę linii kablowych na swojej działce. Tak naprawdę on nie miał wyjścia, czyli tak musiał zgodzić na wydanie decyzji na budowę linii kablowych. Ale dalej jest też bardzo ciekawy argument. Odwołujący się jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości, ale ten fakt to za mało, aby stroną postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych. To jest, czyli to, że on jest sąsiadem, to jeszcze nic nie znaczy, tak? To, że on... No, może za chwilę o tym będę się wypowiadać, ale jeszcze przeczytajmy dalej. Należy jednak wykazać albo przynajmniej uprawdopodobni, że planowana inwestycja, czyli te wiatraki, będzie negatywnie oddziaływać na jego nieruchomość, ograniczy możliwość jego zagospodarowania. I teraz co ciekawe, nie dalej jak dzień wcześniej od tej decyzji wojewody, ten sam rolnik otrzymuje od burmistrza Jeziora odmowę wydania warunków zabudowy na stworzenie zabudowy zagrodowej na wspomnianej działce. Czyli to oznacza, że już się uprawdopodobniło to, co przed chwilą wojewoda... Na jakiej podstawie odmowy? Na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że obok na działce jest wydane pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowych, więc on już jest zablokowany, jeśli chodzi o inwestycje na swoim gruncie, ponieważ w pobliżu ma wiatraki. Tak? Czyli już wokół 350 metrów, chyba twierdzą, że wokół większym promieniu budować nic nie można. Czyli ten rolnik tak naprawdę jest właścicielem tej ziemi, ale nic na niej nie może zrobić, oprócz tego, że może orać, chociaż nie wiadomo, czy może orać, bo zobaczymy, jak to będzie. Gdyby te wiatraki, nie daj Boże, powstały, no to będą kilkanaście metrów od jego granicy, więc no, wiatrak jako budowla też będzie ograniczała może oranie, ponieważ no, taki wiatrak zawsze albo może się urwać skrzydło, albo się przewrócić. No, są takie przypadki znane, ale o tym za chwilę. No, jeżeli my siedzimy w tym głęboko, to tak naprawdę jak czasami czytamy te uzasadnienia, to czasami nie wierzymy, że to jest możliwe, no ale to jest możliwe. I proszę Państwa, 18 stycznia, zwróćcie Państwo uwagę, napisanie zwłocznie w cudzysłowie, ponieważ wyrok SKO był, żeby pan burmistrz niezwłocznie rozpoczął wznowić postępowanie.
Burmistrz słowem niezwłocznie rozumie 2 miesiące, tak? Czy 3 nawet miesiące. Tu się będzie jak październik, tak? Czyli do końca października, listopad, grudzień, styczeń, czyli 3 miesiące. No i odmawia wznowienia postępowania, mimo że SKO nakazało wznowić postępowanie. 31 stycznia stowarzyszenie nasze składa do SKO zażalenie pod postanowień burmistrza z 18 stycznia. Czyli znowu kolejna sprawa, która toczy się w SKO. A 31 stycznia SKO odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej. Proszę Państwa, 27 lutego to zadanie złożyliśmy. Po roku SKO nam odpowiedziało, że no nie zgadza się z tym, że żeby tą decyzję unieważnić i zacząć ją od nowa. Oczywiście od tego wyroku no, wnosiliśmy znowu zażalenie, tak? Czyli sprawa wróciła do SKO. Jeżeli SKO się nie zgodzi z naszą interpretacją, tylko będzie broniło swoich argumentów, no to sprawę będziemy oddawali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dlaczego się tak dzieje? Różne rzeczy, proszę Państwa, różne rzeczy. U góry jeszcze to jest czarne. To były ładne zimno. Chyba się zmienić będzie. Proszę Państwa, to może następne. Tabło zdjęć, to jest ważne, to może, zaraz może na drugim komputerze Państwu pokażemy, ponieważ w SKO, może Państwo słyszeliście, ostatnio głośna sprawa LCBA się zajmowała ogólnopolską, nie tylko nasze ukraińskie. Była firma Remedium. Remedium i również siedziby nad SKO w tym samym budynku ma 6 firm wiatracznych. Czy to jest przypadek? Ja tego nie oceniam, to proszę tylko, żebyście Państwo o sami w swoim sumieniu przemyślenia nad tym pomyśleli. Teraz ta firma Remedium, słyszeliście Państwo na pewno, tak? To taki, to coś na kształt Amber Gold, tylko że w Olsztynie. Ta firma obiecała inwestycje poprzez wpłacanie pieniędzy do tej firmy, obiecała emeryturę. Tam ludzie różne pieniądze wpłacali, 10 tysięcy i 200 tysięcy. No na pewno Państwo słyszeliście w gazecie olsztyńskiej, w radio, no, było, wszędzie było, o tym było. Było. Tak, natomiast w tym samym SKO właśnie obok tej firmy Remedium, jak już wspomniałem, było 6 firm wiatracznych. Ma swoje 6 firm wiatracznych. Jeżeli nam się uda, no, postaram się, jak już wszyscy opowiedzą, co mają do powiedzenia, na koniec Państwu to zdjęcie pokazać, bo to jest bardzo ciekawe, że to tak jakby w sądzie ktoś z Państwa miał swoją działalność. Tak? To trochę tak chyba by dziwnie, naszym zdaniem, wyglądało. Z mojej strony to wszystko. A jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz. Państwa, dlaczego jest taka walka o te dwa wiatraki? Tak naprawdę, to te dwa wiatraki, to one nie są takie wcale wielkie, jak dzisiaj budowane, bo mają tylko 125 metrów wraz ze skrzydłami. To są w sumie niewielkie wiatraki, porównując dzisiejsze molochy, które mają 155 metrów. Jak również ich moc jest tylko w sumie 800 kW. No dzisiaj powstają 2 i 3 megawatowe wiatraki, są olbrzymie budowle. I teraz pytanie, no, przy wiatraku 800 kW taki inwestor nie otrzymuje dotacji? Dzisiaj no, nikogo nie stać na to, żeby wybudował za tyle milionów euro, ponieważ 1 megawat, wiatrak 1 megawatowy kosztuje zainstalowanie, kupienie go 3 miliony euro. To wyobraźcie sobie Państwo, to jest 12 milionów złotych 1 megawatt, tak? A powstają 2 i 3 megawatowe. Więc ta osoba, inwestor, pan Drejta, no, musiałby sam ze swoich pieniędzy te wiatraki zbudować, natomiast każdy dzisiaj, kto buduje wiatraki, liczy na dotację. I dlatego, proszę Państwa, jest ciekawa sprawa, jeśli może wyżej. Tak, dlaczego? Dobrze. Dlaczego stoi wieża tuż obok na działce inwestora pana Brejty na ziemi państwa Romanowskich? No my pytaliśmy na sesjach rady, otrzymaliśmy odpowiedzi, że dzisiaj każdy sobie może postawić wieżę gdzie chce. No tylko czy ktoś z Państwa coś robi, żeby sobie tak to postawić? Czy jeżeli ktoś coś robi, inwestuje, to ma to jakiś sens? Dowiedzieliśmy się na spotkaniu, pan Czabdyski może potwierdzić,
pan dyrektor powiedział w poniedziałek, w zeszłym tygodniu na spotkaniu, że hiszpański koncern wystawił tą wieżę do pomiaru wiatrów, ponieważ państwo romanowscy również nie będą inwestorami, no, tylko ewentualnie wydzierżawią swoją ziemię, natomiast koszty instalacji poniesie koncern hiszpański. Teraz proszę państwa, dlaczego najpierw zaczynają w gminie od dwóch niewielkich w sumie wiatraków. Jeżeli te dwie wiatraki by powstały, my cały czas wierzymy, że prawda jest po naszej stronie, ale gdyby, to te wiatraki, to na podstawie do tak zwanego dobrego sąsiedztwa mogą powstawać następne i wtedy już ani radni, ani społeczeństwo nie będzie miało wiele do powiedzenia, ponieważ wiecie państwo, jak jest już jakieś siedlisko, jakaś zbudowa zagrodowa, to otrzymanie warunków na budowę obok, na działce jest już praktycznie no, pewne. Każdy taką, można powiedzieć, stuprocentową pewnością pozwolenie otrzyma. Dlatego no, jest taka walka, my zdajemy sobie z tego sprawę, jakie niebezpieczeństwo z tym się wiąże, ponieważ zajmujemy się tym już no, prawie no, półtora roku, należymy do koalicji Bezpieczna Energia, która zrzesza 25 stowarzyszeń i mamy różne informacje z różnych części Warmii i Mazur, jak to się wszystko niestety w zaciszu gabinetów najczęściej dzieje. Państwo zwróćcie uwagę tutaj na tą mapkę, tu gdzie jest ta mam wskaźnik. Tam u góry, albo może pan. Proszę państwa, my jesteśmy tradycjonalistami, nie używamy. Proszę państwa, tu jest działka pana Marka Brejdy, tu jest działka sąsiada, który no, nie otrzymał warunków zabudowy na stworzenie siedliska, natomiast tu są dalej ziemie, gdzie stoi masz, mniej więcej w tym miejscu. Tak? Ziemie państwa romanowskich, tu są ziemie, nie będę wymieniał firm, a tu są ziemie też osób zainteresowanych do budowy wiatraków. Tu oczywiście jeszcze są korzystne punkty na to, żeby takie elektrownie wiatrowe powstały. Jeszcze na koniec chciałbym tylko wspomnieć, że nie jesteśmy przeciw elektrowniom wiatrowym, o tym będzie mowa za chwilę, tylko chcielibyśmy, żeby społeczeństwo, czyli my mieszkańcy, żebyśmy mieli wpływ na to, co się dzieje w naszej gminie, jak ona się rozwija, w jakim kierunku ona idzie. I najważniejsze, żebyśmy no, żyli w spokoju, nie w hałasie, ale o tym hałasie to myślę nieszczęsny mieszkaniec gminy Gorsze państwu opowiem nieszczęsny, no bo nie zazdroszczę tej sytuacji. Z mojej strony na tym etapie to wszystko. Nie wiem, czy wszystko jasno przedstawiłem, przynajmniej się starałem. Nie mówię państwu o wszystkich toczących się sprawach, bo byśmy się pogubili, jak mówię, my się sami czasami gubimy, ile tych spraw toczymy. Robimy to, ponieważ wierzymy, że ten region Warmii i Mazur, a szczególnie nasz Warmii, gminy Jeziorany, może być terenem, który można wykorzystać turystycznie. Turystycznie i z tego czerpać korzyści, zyski, żeby każdy mieszkaniec miał w tym jakiś swój udział. Często podsuwałem pomysły na Radzie Gminy, że na przykład 20 lat temu Toskania, która dzisiaj jest wszystkim nieznana, była w takiej sytuacji jak my. Tam ludzie też nie wierzyli, tam wyjeżdżali do Ameryki. Dzisiaj Amerykanie chcą mieć tam ziemię. To jest ogromny potencjał, a szczególnie widzę to osoby, które przyjeżdżają do naszej gminy z zewnątrz. Jak ktoś tu mieszka dłużej, to się przyzwyczaja, mi się tak ładnie, pięknie jest wszędzie dookoła. Natomiast zapytajcie państwo, jeżeli nie wierzycie w to, jak osób, które są tutaj przejazdem, czy to są miejsca wyjątkowe w naszym kraju. I już no, jeden z nielicznych, dlatego naszym zdaniem warto je chronić.